Wasowici z tej strony, wiem, nie było miesiąc odcinka, wiem, że się za mną stęskniliście, ale dzisiaj wracamy, słuchajcie, na YouTube'a. Musiałem sobie przemyśleć kilka spraw, czy nie usunąć kanału. Nie no, żartuję. Słuchajcie, wbijajcie na Discorda, ponieważ tam możecie mi wysłać niebezpieczne pliki, różne i wszystko właściwie, co znajdzie się w internecie. A dzisiaj zaprezentuję wam najgorszy antywirus na świecie i nie, nie jest to Avast. Może na początku taka mała historyjka o Protegencie, słuchajcie. Czajcie, że ten antywirus powstał w 1994 roku, czyli moi rodzice tak naprawdę nie mieli mnie jeszcze w planach. Na stronie malwarefandom.com możemy się dowiedzieć o tym antywirusie naprawdę bardzo dużo. Zainstalowałem Protegent i Windows XP go nie wykrywa, że to jest antywirus. Co? A dzisiaj, słuchajcie, pobierzemy go na własny swój komputer, sprawdzimy, czy ochroni nas przed wirusami i przed rzeczami wysłanymi właśnie przez was, także dlatego was proszę, żebyście wbijali na tego Discorda. Także, słuchajcie, żeby pobrać Protegenta, nie jest to nic trudnego, wystarczy wejść na oryginalną stronę protegent.com, protegent360.com. Słuchajcie, tutaj mamy oczywiście darmowe wersje, ale też mamy wersje, które można zakupić. Ja, słuchajcie, sobie zbierałem specjalnie przez ten miesiąc środki, żeby zakupić za $40 licencję na rok. Nie, no oczywiście żartuję, widzowie, pobierzemy dzisiaj sobie tą darmową wersję, ale jeżeli chcecie znaleźć mi jakiegoś kraka czy coś, to wiecie, tam na prywatnej wiadomości możecie pisać. A dzisiaj będziemy sobie to sprawdzać na Windowsie 11, także zobaczymy, czy Protegent również działa na Windowsie 11, ponieważ jak widzieliście, w 94 roku dopiero został jakby utworzony, stworzony. W ogóle to jest taka zakładka Contact Us, czyli kontakt z nami. Wiecie, co jest najlepszą ironią? Że oni tutaj mają własną siedzibę w Indiach. Czajcie, możemy sobie tam pojechać, pójść normalnie do biura i poprosić: dzień dobry, poproszę antywirusa, możemy zakupić sobie twarzą w twarz. I ziomek ci mówi: tak, nasz antywirus jest najlepszy na świecie, why not? Tymczasem jest tyle materiałów o tym antywirusie, że tak naprawdę nie przejrzelibyście ich do końca życia, ponieważ byście nie zdążyli. Mamy tutaj również telefon kontaktowy, więc w sumie zadzwoniłbym do nich, czekajcie. Dobra, ja dzwonię tam. Dobra, chyba git wpisałem, widzowie, nie wiem. Wydaje mi się, że tak, dobra, a więc słuchajcie. Dzwonimy. Dobra, słuchajcie, ten pierwszy numer nie działał, także ja sobie zadzwonię pod ten drugi. 1800-025-400, także dzwonimy sobie. Tienen que saber, este sintetizador, a diferencia de otros como Textalow, no se le pueden meter más voces que las de Loquendo. Y ya dicho esto, seguro que... Dobra, to chyba tyle w temacie. Dobra, przechodzę sobie do zakładki download, pobieramy sobie ten no i zobaczymy sobie, co to jest w ogóle za program i jak on właściwie działa. Słuchajcie, mamy trzy opcje do wyboru, jest to Protegent Antivirus, Protegent Total Security i Protegent Complete Security. Ja sobie chyba pobiorę tą podstawową wersję name. Dobra, tu sobie wpiszę tak. Email adres, kurde, serio? Dobra, podam jakiś fejkowy. Dobra, Ctrl A, Ctrl C, tabulacja, Ctrl V, India. Dobra, jesteśmy z Indii, może będziemy mieli jakieś zniżki. Download now, ok. Thank you, click here to download. Ok, dobra, pobieram sobie. Dobra, pobrał nam się coś jak Puff Setup. W ogóle taka ciekawostka i dygresja. Słuchajcie, na ostatnim live próbowaliśmy pobrać sobie, ale niestety ta strona nie działała. Ale teraz bez problemu ich strona działa, także zobaczymy sobie, co to jest w ogóle za program. A ty, drogi widzu, napisz w komentarzu, Protegenta ci przypnę serduszko, także taki niezły deal. Słuchajcie, z tego co widzę, ten Puff Setup ma już ponad 40 MB. Nie wiem, czy to dobrze wróży. Tu mamy jakieś ścieki, które mi wysłaliście, także zobaczymy sobie, czy po prostu on jest takim typowym fejurem, który wykrada dane, czy też jednak chociaż udaje tą cząsteczkę antywirusa i coś tam nam wykryje. Także w sumie jestem bardzo ciekawy. Dobra, słuchajcie, z tego co widzicie, tutaj ma to ponad 80 MB, także ja sobie to od razu otwieram, nie ma na co czekać. Destination folder, CPath. Ok, instalujemy sobie oczywiście. Instalacja. Czemu to było napisane Windows Vista? Nie wiem, czy to widzieliście. Cofnijcie sobie, zobaczcie. Było dosłownie Windows Vista coś tam, taki folder. Dobra. Ej, bez kitu, słuchajcie, ta instalka mi tak przypominała jakiegoś Windowsa XP albo Windowsa 9.5. Oczywiście akceptujemy regulamin, którego nie przeczytaliśmy. Select product, Crash Puff, Protegent Antivirus. Dobra, Crash Puffa też oczywiście bierzemy, a Crash Puff to nie była ta gra? Nie wiem, coś mi się kojarzy z jakąś grą. Current product over rail. Dobra, update image daily, two hours. Dobra, weźmiemy sobie daily chyba, Apple. Welcome to the Protegent Antivirus, akceptujemy regulamin. Ty, a co jeżeli tam jest umowa z indyjskimi przedsiębiorcami o jakiś kredyt na $200,000. Dobra, musimy się cofnąć. Dobra, umowa, słuchajcie, przeczytana, także akceptujemy sobie regulamin, oczywiście Protegent AV Cloud. Available update servers. Dobra, wybierzemy sobie ten pierwszy, ten główny. Instalujemy sobie, no i sprawdzamy, co się stanie. Co się stanie, gdy Oreo dam wampirowi?
Dobra widzowie, w końcu to mamy Protegent AV Cloud Antivirus. W sumie wygląda ładnie, nie powiem, że nie. Valid, ej co? Czyli od 20... Aha, dobra, to jest ważne, że 20 maja mamy jakąś licencję fejkową zainstalowaną oczywiście na Indie. Dobra, klikamy OK, dobra, cancel. Dobra, sobie sprawdziłem, słuchajcie, co się stanie, jeżeli klikniemy sobie Quick Scan. Ponieważ z tego co wiem, oni tak działają, że wykrywają nam nawet na czystym Windowsie jakieś fejkowe wirusy, żebyśmy oczywiście wykupili pełną wersję i dopiero mogli je usunąć. Tak jest oczywiście w niektórych też antywirusach tych niefejkowych. Niestety, sprawdźcie co macie na swoich komputerach. Dobra, jak widzicie, teraz mi skanuje kompa. Quick Scan Progress Analyzing System Before Scan. O, jakiś tutaj rejestr mi sprawdza. Szczerze trochę się boję to mieć na swoim komputerze. Nie mam pojęcia dlaczego to robię tak właściwie. Dobra, słuchajcie, skanowanie zakończone. Zero tak naprawdę wykrytych wirusów. Dobra widzowie, jak widzicie, mamy tutaj dwa wirusy podesłane właśnie przez was, czyli Minecraft Launcher 100% Real DaVinci Client, czyli oczywiście fejkowy Minecraft. Jest to oczywiście wirus wykradający dane, z tego co pamiętam, nie wiem, nie pamiętam co nagrywałem na poprzednim odcinku. Dobra, uruchamiamy sobie to oczywiście, albo nie, słuchajcie, klikniemy sobie Scan with Protegen Antivirus Cloud. Zobaczymy sobie, czy wykryje nam coś, czy jednak przepuści go dalej. Dobra, słuchajcie, nic się nie dzieje, kliknąłem sobie takie skanowanie, także ja po prostu sobie kliknę Custom Scan. Wejdę sobie C, wejdę sobie Program, albo nie, Users. I dobra, nie mogę tego jednak znaleźć, nie wiem czemu. Jest to po prostu, muszę to chyba włożyć do folderu. Tylko nie wiem czy to jest właśnie ten, czy to ten drugi. Dobra, słuchajcie, także my po prostu sobie wirusa odpalimy i zrobimy sobie jeszcze przed tym wszystkim kopię zapasową systemu. W razie co, gdyby coś poszło nie po naszej myśli. Dobra widzowie, musiała być chwila przerwy, bo jak widzicie komputer przestał po prostu działać. Zobaczcie sobie, która jest teraz godzina, 19:28. A jaka była przed chwileczką, ale przynajmniej już mamy działającego protegenta. Słuchajcie, mamy tutaj te dwa wirusy, które wcześniej pobraliśmy sobie od widzów. Także uruchom jako administrator. 3, 2, 1, sprawdzamy sobie, czy protegent nam zareaguje. Czy chcesz zezwolić tej aplikacji? Oczywiście chcę. Kopia zapasowa, no właśnie, chyba nam się nie zrobiła. Dobra, słuchajcie, wirus numer 1 niestety nie wypadł dobrze. Sprawdzamy sobie wirusa numer 2, czyli tego rosyjskiego ransomware'a. Mamy tutaj takie coś, wpisujemy sobie hasło. Dobra, teraz włączamy sobie ransomware, czyli oprogramowanie okupujące. Uruchom jako administrator, oczywiście klikam sobie. Słuchajcie, jak teraz, niestety nie mam zrobionej kopii zapasowej, bo tamta mi nie działa, albo mam problem z dyskiem, po prostu za mało miejsca, wiecie o co chodzi. Także jeżeli teraz mój system zostanie zainfekowany, po prostu go nie odzyskam. 3, 2, 1, sprawdzamy sobie. Ja pierdzielę. Dobry ten antywirus. No powiem wam szczerze, że robi wrażenie ten antywirus. Naprawdę wzbudza szacunek totalnie i potężnie jednocześnie. I słuchajcie, nasz system został cały zablokowany. Nawet mi klawiatura teraz nie działa. Ja pierdzielę, numlock, caps lock mi się świeci cały czas. Z tego co widzę, systemu po prostu nie odzyskamy. Także widzowie, jak widzicie, jest to po prostu jedno wielkie... Przepraszam, że tak powiedziałem widzowie, ale jeżeli macie więcej takich programów, to oczywiście podeślijcie mi je na Discordzie, będziemy je sprawdzać. A już niedługo live urodzinowy, ponieważ niedawno miałem urodziny, tylko że wiecie, była impreza. I live'ik dopiero będzie za kilka dni, także wyczekujcie, sprawdźcie czy macie dzwoneczek zaznaczony. A ja wam dziękuję za to, że do końca wytrwaliście, trzymajcie się, napiszcie co sądzicie o tym programie i w ogóle o tego typu programach. Podobnym w ogóle programie jest MyCleanPC. Zostawcie łapeczkę w górę i co? I wesołego jajka. A nie już po świętach. Dobra, trzymajcie się, siema.